Witam serdecznie, surowe alter MMO. Taki szybki newsik, szybki film, który właściwie mógłby być shortem. Ale przepuściłem was przez ankietę na Discordzie. Pozwólcie, że pokażę jej wyniki tutaj. Zwróciłem uwagę, że bardzo dużo z was czeka na Path of Exile 2. 31 osób zostawiło reakcję. Jak coś, to możecie dalej głosować. Jestem ciekaw, jak to się ukształtuje. I popatrzcie, 18 na Twitterze Path of Exile pojawiła się taka informacja, że można się rejestrować do testów Path of Exile 2. Więc bardzo bym prosił, właściwie nie proszę was, ale jak ktoś ma ochotę, to proszę się zarejestrować. To sobie przetestujemy gierkę. Tutaj poniżej jest Steam, PS5, Xbox, więc konsolowcy może też jest sens właśnie się rejestrować. Bo kto wie, może właśnie was prędzej zaproszą niż tych pecetowych graczy, bo pecetowych będzie znacznie więcej, więc będą chcieli przetestować tych z konsolowców, Xboxa, więc no, zapiszcie się po prostu. Zobaczmy jeszcze tylko, jaki tutaj jest filmik, tak z ciekawości. Early Access in 2024. The gods caused all this, you know. Dobra, wiem, który to jest filmik. Możemy obejrzeć, widzowie, tak, na podjarkę. Nie, myślę, że na telefonie nie można. Same divine devastation. It must end. Widziałem, że gildię zrobiłeś? Zrobiłem gildię, a to zaraz. And no exile will stop me. Wiedźma. Ranger, Duelist, Shadow, Templar, Marauder, Warrior, Huntress, Sorceress, Mercenary i Monk. I Druid. Ktoś jeszcze? Tyle. To już są stare gameplaye, ten fragment jest stary, przypuszczam. To już nie jest aktualne do końca, widzowie, jakby co. Ale chętnie zagram. Oj, chętnie zagram. Ale jestem jeszcze ciekaw, widzowie, Titan Questa 2, bo tak sobie myślę, że teraz na rynku hack and slashy dość tłoczno się robi. Bo no, mamy fantastyczne gry pokroju Diablo 4. I nieco gorszego właśnie Path of Exile 1 i Last Epoca. No i teraz będzie Path of Exile 2 i Titan Quest 2 musi się wśród tej śmietanki jakoś odnaleźć. I się zastanawiam, czym Titan Quest może się wyróżnić na tle tych gier. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że to musi być równie rozbudowana gra, co na przykład Last Epoch. W miarę przystępna, ale gdzieś może technologicznie dałaby radę prześcignąć te gierki i ten feeling rozpłatywania ciał, może jakiś nowy system rozczłonkowywania, dekapitacji i tak dalej. Ale to nie jest ten typ gry. Z drugiej strony mamy tam mitologię i może ta mitologia ugra Titan Questowi miejsce na rynku. No nie wiem, tak szczerze mówiąc. Jak oni się odnajdą wśród tych gier wszystkich? No u mnie Monk będzie grany, nie? U mnie Monk. U mnie to jest prosta piła. Monk. Po prostu Monk będzie grany i tyle. Cała reszta mnie nie interera. No, to tyle. Tego już końcówki nie oglądamy, widzowie. Tutaj macie link do rejestracji. Jak coś, to weźcie się tam, zarejestrujcie. I tyle.